Ja chciałem z tej okazji, jako parlamentarzysta, jako poseł białostocki, wręczyć to, co nowemu obywatelowi trzeba wręczyć, czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest podstawowy dokument dla każdego obywatela, proszę się bardzo. No i flagę, która przy świętach narodowych i myślę przy każdej innej ważnej okazji, tutaj sam taką krótką dedykację na pewno się przyznania tego, niezmiernie się cieszę, że mogę się tutaj serdecznie. Najpierw pokażę tutaj faks, który dzisiaj pan poseł Robert Tyszkiewicz mi bardzo miło mnie pokazał, mnie zaskoczył. Ja do końca jeszcze nie wiedzę. Ogromnie to ważne dla mnie, dla mojej rodziny. Jeszcze oni wiedzą, bo w Brazylii jest różnica, nie? Tak? Także później zadzwoni, to przekaże ta informacja i na pewno będą wszyscy dumni. Jestem jako pierwszy z mojej rodziny, który po wyjazd stąd ponad 100 lat pojechali do Brazylii, teraz ja wracam tutaj, jestem jako pierwszy, który z tych, którzy wracali i dostałem polskie obywatelstwo. Bardzo, bardzo cieszę się, dziękuję za wszystkich, którzy mi pomagali.